Hej siemaneczko, witam wszystkich bardzo, ale to bardzo gorąco w kolejnym materiale na moim kanale i dzisiaj mamy oczywiście Clash Royale, ale wiecie co? Dzisiejszy odcineczek będzie bardzo krótki, za to będzie bardzo fajniutki. Kochani, od bardzo dawna próbuję wbić Challengera 2. Jak wiecie, jest to dość ciężkie, jeśli nie masz odpowiedniego levelu tutaj. Ja trafiam czasami na 12 poziom, znaczy dość często, na 10 w ogóle nie trafiam. Także dzisiaj chcę wbić 11 level i wrzucić Hog Ridera na poziom 9. Także zostawiamy łapeczki w górę, kochani, to dziś będzie treściwy materiał. Zapraszam na G2, kodzik oczywiście ZRT i link znajdziecie w opisie. No i możemy zaczynać. Jazda, intro. Ej, chcesz być na bieżąco? To uderz w dzwona! Dobra, kochani, zaczynamy oczywiście od free chesta. Free chestik będzie nam tutaj najbardziej potrzebny. Na szczęście udało się, słuchajcie, troszeczkę zrobić kasy na Sudden Death Challenge. Dlatego też możemy sobie pozwolić, żeby dzisiaj troszeczkę tej kasy wydać. Dobra, kochani, lecimy. Oczywiście odpalamy na początku Giant Chestika, w którym będzie gwarantowane 28 hogów. W każdym, tak? I dziab. I 28 moich hogów. Fajnie. Bonus! Co tu się odjebało? Wow! Ja to chcę! Czy wy widzieliście to, co ja? LOL! Dobra, kochani, wrzucamy! Wrzucamy Hog Ridera na poziom 9. Mamy to! Mamy to! Boże, coś pięknego! Dobra, ile teraz trzeba ich? 800. Jezusie, 800 hogów, ale z tym bonusem, co to było? Dobra, jeszcze troszeczkę. I starczy, i starczy. Następnie, kochani, wrzucamy jakąś kartę, która by mi się przydała. Przydam, wiecie, strzałki mi się przydadzą. Dlatego wrzucam, chociaż jest to dość nie przydatne. No ale dobra, no strzałki mogą się przydać. Dobra, jest poziom 11 strzałek. Kochani, uwaga! Uwaga! Level up! King Tower plus 400 AP, damage plus 9, hit points wieżyczek, słuchajcie, no i oczywiście damage. I nareszcie, kochani, nareszcie na tej arenie będę mógł sobie pozwolić grać na swoich leveli. Nareszcie, słuchajcie, no czekałem na to, nie ukrywam, bardzo się z tego powodu cieszę. No i teraz trzeba wbić 40 tysięcy, żeby wbić tą 12. Ale słuchajcie, z tym bonusem, masakra. No. No, kurczę. Właśnie teraz się zastanawiam, czy przypadkiem by nie strzelić sobie gemików jeszcze. O kurczę, bo Hog Rider, słuchajcie, no to jest jednak dobra karta, nie? Mimo wszystko. Dobra, słuchajcie, zagramy jeden raz. Zagramy Challenger 1. No mamy już 11 poziom, także jest naprawdę fajnie. Mamy już tego Hog Ridera na 9. Także również jest fajnie, bo to jest jakby taki limit, który musiałem przekroczyć, żeby w ogóle zacząć z powrotem walczyć, co nie? Źle zagrałem swoją drogą, ale to już tam mniejsza. Dobra, dobrze, że wyczekałem. O, i tutaj koleżka też. No i kolega ma podobną sytuację, tylko że on ma już na 9, z tego co widzę. Jeszcze fireball tam poleciał. Dobra. I zapik, fajnie. A ja tutaj elektroizardem na poziomie 2 sobie dziabam mu wieżyczkę. O, no i jest git. Ale słuchajcie, naprawdę było problemem, gdy ja miałem załóżmy 10 level i trafiałem na 12 levele. Wtedy no, tak jest ciężko to wygrać, że to masakra. A ludzie wiecie, jakie mają karty wtedy, nie? Jakie levele i tak dalej. Właśnie to jest ten problem. Dobra, zróbmy tak. Kolega się już poddał, tak? No to fajnie. Słuchajcie, wbiłem tylko, słuchajcie, udało mi się wbić i już ludzie się poddają. No coś niesamowitego. No ale ciupie ładnie. O, ponad 300 damage'a, masakracja. Coś pięknego, słuchajcie, to jest coś pięknego po prostu. No i ludzie się poddają od razu potem. Co zrobisz, no jak nic nie zrobisz, to nic nie zrobisz, no. Dobra, lecimy po główną wieżyczkę.
Teraz słuchajcie, moje plany na najbliższy czas to przede wszystkim, zaraz wam opowiem, tylko muszę zobaczyć swój deck. Do końca sezonu, ile nam jeszcze zostało do końca sezonu? Zaraz wam powiem, ale chyba jeszcze troszeczkę czasu jest do końca sezonu. 16 dni, dobra. Słuchajcie, plany na ten sezon. Na pewno Challenger 2 bądź 3. Challenger 2 lub 3, zobaczymy. Tak czy inaczej, no postaram się zrobić, no przynajmniej tego Challengera, znaczy jestem jakby troszeczkę pewien, że mi się uda. Następnie, no Challenger 3, tutaj już będzie troszeczkę walka. No ale nic, damy rady. Kolejna sprawa, Goblin Barrel w tym sezonie musi polecieć na poziom 6. A to nie będzie takie proste, także no niestety. No i tutaj na 12 można Goblin Gang zacząć wrzucać. Chociaż ten Hog Rider, słuchajcie, no z tymi skrzynkami to wow, jak teraz dostałem 50, to mega się ucieszyłem. No bo jednak te Hog Ridery to jest fajna sprawa. No i na 9 poziomie już jakby tutaj mam, nie? Tylko że no kasy nie ma na gemy, no to jest jeden minusik. No ale nic, no żyje się, tak? Dobra, czyli tak naprawdę mam kasy mało, więc no nie będę i tak na nic na razie na ulepszenie jakieś używał, 20 tysięcy, więc możemy sobie ulepszyć karty, które teoretycznie mogłyby mi się kiedyś przydać. Czytaj, taki Royal Giant, no na przykład go ulepszył, nie? Tylko że to nie jest opłacalne, wiecie dlaczego? Bo ja muszę ulepszać karty, które mam do ulepszenia za 8 tysięcy, załóżmy. No i ja sobie takiego X-Boa podrzucę teraz, dobra. I zyskujemy punkty cały czas. Dobra, princeska, znaczy princes. Dobra, co tu jeszcze? Battle Rama jakiegoś sobie wrzucę na 8, fajnie. No i wbijamy już level, tak? Już powolutku wbijamy level. Co jeszcze może się przydać? Bacy, gobliny. Mirror na pewno się nie przyda, nie korzystam z tej karty mocno. Dobra, hop. No i tyle, no i słuchajcie, mamy 2400 już. Jeszcze tylko 38 tysięcy, no. Dobra, kochani, jeśli chodzi o ten materiał, to by było na tyle, kochani. Naprawdę zastanawiam się, czy przypadkiem by tutaj nie kupić, ale jeszcze 4 oglądarki to ja sobie wezmę, no. No, zastanawiam się, czy by nie kupić, bo słuchajcie, oferta jest fajna, bo dostałem niezły bonusik, także to jest przydatne. No ale, dobra, pomyślimy. Trzymajcie się wszyscy bardzo mocno. Do następnego materiału. Był z wami oczywiście wasz ukochany Taksuj z RT. Siemano wszystkim!